Aleksander Siwiński, All Boot, kącik budowlany. Nowy odcinek. Dzisiaj powiem o tym, dlaczego nie warto szukać wykonawcy na ostatnią chwilę. Remont generalnie nie jest rzeczą, którą robimy regularnie i panują tutaj troszkę inne zasady i kalendarze, do których się przyzwyczailiśmy w normalnym życiu. Mianowicie, kalendarz ekipy remontowej nie wygląda tak jak kalendarz fryzjera na strzyżenie na przykład. I nie umówimy się tutaj z tygodnia na tydzień. Raczej umawianie się z ekipą remontową przypomina umawianie się na wizytę z lekarzem z NFZ. Czyli zanim umówimy się z fachowcem na oględziny jakieś, wycenę i później na realizację remontu, no to może minąć nawet nie mniej czasu jak 2 miesiące. Dlatego warto zaplanować sobie ten remont wcześniej. Oczywiście są sytuacje, gdzie remont, ale raczej mniejszy, wypadł nam awaryjnie, że musimy wezwać kogoś nagle, ale raczej takie większe remonty da się przewidzieć dużo wcześniej. Im wcześniej zaczniemy szukać wykonawcy, tym większą mamy szansę na znalezienie odpowiedniej i dobrej ekipy remontowej. Na zweryfikowanie jej, dopięcie formalności, umowy, faktury, zweryfikowania ubezpieczenia tego, o czym mówiłem we wcześniejszych odcinkach. Upewnienie się, że ta ekipa nas nie wystawi też w ostatnim momencie. Zobaczenie ich prac zrealizowanych wcześniej albo takich, które realizują w danym momencie. Jest dużo więcej korzyści, jeśli zaczniemy ich szukać wcześniej. Też nie ma sensu ich szukać zbyt wcześnie, czyli na przykład parę lat wcześniej, albo rok wcześniej, 2 lata wcześniej, no to już może być gruba przesadą, jeśli chodzi o remont. Jeśli budowa, no to może tak, ale remont, no to już myślę, że niekoniecznie. Rozsądnym zapasem czasowym według mnie to jest 6 miesięcy przed remontem. Nie wcześniej niż 6 miesięcy przed remontem, ale też nie później niż 2 miesiące. To jest moje indywidualne odczucie. Między 2 miesiące a 6, czyli bardziej 5-6. Są wykonawcy, którzy mają dobre, a nawet bardzo dobre referencje. Czas oczekiwania na nich to nawet 2 lata. Niemniej jednak usługi, które świadczą, są bardzo nieprzewidywalne w czasie, czyli możemy się z nimi umówić za 2 lata, ale w ciągu tych 2 lat mają oni tyle remontów, że może wydarzyć się tyle nieprzewidzianych rzeczy. Każdy remont może się przedłużyć choćby o tydzień. Każdy ten remont, przy każdym tym remoncie ten tydzień może nam robić różnicę kilku miesięcy po tych 2 latach. Dodatkowo to musimy mieć na uwadze. Nie jest to też ich wina, no bo przy każdym remoncie muszą dopieścić wszystko dopiero na ostatni guzik, żeby wykonawca był zadowolony, może też wyniknąć jakaś nieprzewidziana sytuacja, awaria, którą też muszą naprawić, opanować, no i się przez to też czas tej realizacji wydłuża. Więc można czekać na taką ekipę nawet i 3 lata zamiast 2. A może też się zdarzyć tak, że zwolnił się nagle termin i zadzwonił do ciebie za 8 miesięcy, powiedzą, że mają termin, jeśli masz przygotowane pieniądze, to mogą wejść do ciebie, bo tam inny klient zrezygnował, albo coś mu wypadło, nie dostał kredytu, czy inne podobne sytuacje. Więc jeżeli uważasz, że na taką ekipę warto czekać, to decyzja należy do ciebie. No ale nie na każdą dobrą ekipę trzeba czekać, bo niektóre ekipy nie wypełniają sobie kalendarza tak daleko. Właśnie z tego względu, o którym mówię, czyli na nieprzewidywalność w czasie taki długi. Szukanie na ostatnią chwilę, tydzień lub 2 przed rozpoczęciem remontu, jest dużo bardziej ryzykowne. Możemy wtedy się rozczarować, możemy nie znaleźć ekipy, albo znaleźć kogoś, kogo nie chcielibyśmy, żeby realizował nasz remont. Wtedy lepiej, myślę, przełożyć swoje oczekiwania co do remontu choćby o miesiąc do przodu, nie szukać na siłę ten tydzień miał wcześniej, jeśli obudziliśmy się za późno. Bo chętnych wykonawców, takich, którzy chcieliby skorzystać z tego, że szukamy na ostatnią chwilę, choćby ze względów finansowych, żeby nas wykorzystać finansowo, albo wykorzystać nasz brak czujności. Brak czujności mam tu na myśli to, że nie będziemy weryfikować ich kompetencji. Ryzyko takie jest tutaj duże.
dużo większe. Więc jeśli będziemy szukać też, tak jak mówię tutaj, 2-3 tygodnie wcześniej, miesiąc wcześniej, czyli myślę, że to już troszkę za późno, to musimy wyostrzyć zmysły, jeśli chodzi o weryfikację tej ekipy. Zapraszam tutaj do wrócenia do odcinka, jak zweryfikować ekipę remontową. I to może nas trochę przerosnąć, ale no nie polecam generalnie, jeśli musimy już szukać na tą ostatnią chwilę, no to wyostrzajcie zmysły, sprawdzajcie tą ekipę dokładniej. I tyle, tyle na ten moment. Jeszcze pewnie będziemy rozwijać temat w przyszłych odcinkach. Tymczasem łapka w górę, subskrypcja, komentarz, dzwonek też może być. I następny odcinek w niedzielę o 16:00.